realizowanego przy współpracy z gościem zielonogórsko-gorzowskim, zabieramy Państwa na wycieczkę w celu poznania instrumentu znajdującego się w kościele w Kościkowie Paradyżu. Są to organy firmy Sauerwalker, wybudowane w 1931 roku i posiadające 26 głosów. Znajdujemy się przy kontuarze organów Wilhelma Sauera oraz Oskara Walkera, zbudowanych w 1931 roku w kościele w Paradyżu. Posiadają one 26 głosów, dwa manuały oraz klawiaturę nożną, pedał. Jak już wiemy z organów w Kożuchowie, głosy organowe dzielą się na typowo w charakterze organowe, niezwiązane z żadnym innym instrumentem, i są to pryncypały, jak i na te, które coś imitują. Tutaj mamy dwa podstawowe głosy pryncypały na każdym z manuałów. Na pierwszym, pryncypał główny, charakteryzuje się bardzo miękkim brzmieniem. Na drugim manuale wersja pryncypału jest nieco inna. Cello pryncypał, imituje on trochę wiolonczele, a więc jest bardziej wąski w brzmieniu. Odmianą pryncypału brzmiącego oktawę wyżej jest oktawa. Na wyższym manuale.
wyniesieniem rejestrów pryncypałowych jest mikstura. Czyli jeden z najwyższych głosów organowych składający się z kilku rzędów piszczałów. Na przykład, gdy wciśnę jeden klawisz, grają aż cztery piszczałki. Daje to bardzo ładne, pełne brzmienie, gdy połączymy to brzmienie z pryncypałem zasadniczym, ośmiostopowym i brzmiącym oktawę wyżej, czterostopowym. Na przykład flety. Istnieje wersja fletu również brzmiącego oktawę wyżej. Jak i oktawę niżej. Ciekawym urządzeniem jest szafa ekspresyjna. Jest to urządzenie, w której zamknięte są wszystkie piszczałki drugiego manuału. Możemy dzięki tej szafie rozchylać żaluzję albo ją zamykać, co powoduje efekt crescenda albo decrescenda, czyli zgłaśniania albo ściszania głosów. Ciekawym głosem jest Vox Celestis. Jest to głos wibrujący, połączony zawsze z innym. Zawsze brzmią dwie piszczałki. Jedna z nich jest rozstrojona trochę do góry, co powoduje efekt vibrato. Z głosów, które imitują instrumenty dęte, mamy obój, trąbkę oraz puzo. Obój umiejscowiony jest w drugim manuale. Trąbka w pierwszym. Możemy połączyć wszystkie te instrumenty. Brzmieć będzie to jak solidny zespół ten instrumentów dętych. Thank you.
krawyżu posiadają również liczne możliwości barwowe, żeby wyeksponować jeden głos. Na przykład obój może służyć jako instrument solowy. Istnieją również głosy, które transponują nieregularnie, na przykład o interwał kwint, a więc grają o kwintę wyżej. Jeżeli na pierwszym manualu będę miał nastawiony głos ośmiostopowy, czyli o realnym brzmieniu, żeby uzyskać ten samo brzmienie na klawiaturze wyższej, na rejestrze kwinty, będę musiał zagrać ten klawisz, czyli brzmi on o dwie oktawy i kwintę wyżej. Takie połączenie również świetnie sprawdza się do brzmień solowych. Możemy dodać do tego jeszcze flet czterostopowy. Flet dwustopowy. Charakterystycznym brzmieniem każdego instrumentu organowego jest włączenie wszystkich jego registrów. Jednak tutaj nie musi się to odbywać za pomocą włączenia każdorazowego registru, lecz dzięki udogodnieniom techniki możemy wcisnąć tylko jeden klawisz. Jest to tak zwana stała kombinacja, czyli na stałe zaprogramowany układ głosów, który organista może włączać tylko jednym przyciskiem. Tutaj tych stałych kombinacji mamy dwie. Możemy włączyć albo mezzo forte, czyli gdybyśmy nic nie mieli włączonego z żadnego registru, albo czyli tylko przycisk mezzo forte. Organy zabrzmią w swojej średniej głośności. Specyficzną odmianą takiej kombinacji jest wolna kombinacja, gdzie organista sam może nastawić różne registry i szybko jednym przyciskiem przełączyć całą registrację. Jest to szczególnie przydatne na przykład w utworach, gdy na normalnych rejestrach nastawimy registrację muszę włączyć najpierw stałą kombinację tym przyciskiem. Teraz nastawiłem na registrach trąbki, instrumenty dente. A na wolnej kombinacji mogę nastawić flet. I tylko jednym przyciskiem szybko przełączyć pomiędzy dwoma zestawami głosów. Wszystkie głosy zwane kombinacją tutti.
Klasztor w Gościkowie Paradyżu posiada przebogatą historię. Historia dotycząca samego instrumentu zapisana jest w poszczególnych jego elementach. Otóż szafa organowa pochodzi z 1789 roku z instrumentu postawionego tam przez Johanna Gottlieba Petera. Później ten instrument został zastąpiony innym, a obecne organy to jest w zasadzie trzeci instrument, który jest obecny w tym kościele, ale zabytkowa szafa XVIII-wieczna została wykorzystana przy jego budowie. Ciekawą rzeczą jest również takie miejsce z tyłu szafy organowej, w którym różni organiści w historii kościoła paradyskiego wyryli właśnie na deskach swoje nazwiska albo różne ciekawe rysunki, jak chociażby ten przedstawiający siedzącego organistę. Oprócz wspomnianej przez Michała w prezentacji żaluzji czy systemu różnych stałych, wolnych kombinacji, organy kościoła paradyskiego posiadają takie urządzenie jak tremolo. Działa ono w następujący sposób. Otóż urządzenie tremolo zainstalowane przy jednym z miechów, akurat tutaj przy miechu drugiego manuału, sprawia takie jednostajne wahania ciśnienia, co sprawia, że dźwięk grany na organach zaczyna wibrować, oczywiście w regularny, jednostajny sposób. Ciekawy efekt można uzyskać przy użyciu tremola i tak zwanych głosów alikwotowych, co teraz Państwu zaprezentuję w chorale Jana Sebastiana Bacha i Śrów Cudir, Herr Jezu Christ. Same słowa wołam do Ciebie, czy wręcz płaczę, Jezu Chryste, sugerują właśnie użycie tremola w jednej z części tego chorału.
przez 6 lat miałem okazję grać, akompaniować na tym instrumencie właśnie. Już początek XX wieku przyniósł elektryczne dmuchawy, które dostarczają powietrze do miecha, ale co zrobić, gdy nie ma prądu i jak wcześniej w ogóle wyglądało dostarczanie powietrza do miecha? Ano za pośrednictwem systemu tak zwanego kalikowania. I my tutaj w Paradyżu mamy taką możliwość, jeżeli zabrakłoby prądu, to w tym momencie poprzez specjalne właśnie dźwignie nożne, po których się chodzi, i w ten sposób powietrze do miecha jest pompowane, co widać na ujęciach wewnątrz organów. Możemy grać na głosach pierwszego manuału i sekcji pedałowej, co jest taką alternatywą, że jeżeli nawet prądu nie będzie, to możemy śmiało do liturgii grać. Ja teraz to zaprezentuję. Właśnie Michał kalikuje, a ja włączam rejestry i mogę normalnie grać, mimo że prąd nie działa. Ale w tym momencie Michał przestaje kalikować, więc powietrze z miecha spada i w pewnym momencie robi się tak zwany zjazd. No właśnie, czyli taka ciekawostka. System nazywa się kalikantem. W starych organach mechanicznych mieliśmy jeszcze taki dzwonek. Było cięgno, którym się pociągało. Dzwonek dzwonił, to był znak dla kalikanta, że znowu musi wejść, znowu musi napompować powietrze do instrumentu, ponieważ organista słyszał, że już ciśnienie spada. Akurat tutaj w organach Paradyżu, przy dźwigniach do kalikowania, jest taki miernik, który pokazuje, ile jest powietrza w miechu. Na zakończenie naszego dzisiejszego odcinka zapraszamy do wysłuchania pieśni dziękczynnej Jerzego Fryderyka Händla. Zachęcam do zakupu najbliższego numeru Gościa Niedzielnego, w którym kolejny reportaż poświęcony właśnie organom paradyskim. I zapraszam również do subskrybowania naszego kanału, abyśmy mogli docierać do jak największej liczby osób. Żegnam się z Państwem, szczęść Boże i zapraszam już na kolejny odcinek. Oczywiście nie powiem, gdzie się udajemy, ale mogę powiedzieć, że będzie to aktualnie największy czynny instrument romantyczny w naszej diecezji.